Będziemy również organizować konferencje w sprawie określonych polityk miejskich i mamy taki pomysł, żeby na początku przygotować studia przypadków, to znaczy ocenić na przykład pracę, powiedzmy, Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod kątem realizacji polityki Miasta Stołecznego Warszawy edukacyjnej na lata 2008-2012. I po prostu wskazać na to, jak bardzo ta polityka, z którą też niekoniecznie musimy się zgadzać, jak bardzo ta polityka różni się od tego, co jest naprawdę. To znaczy w polityce edukacyjnej jest napisane jeden z celów zwiększenie dostępności szkół, tymczasem likwiduje się 40 szkół. Jest zwiększona poprawa warunków żywieniowych, tymczasem wprowadza się catering do szkół. I tak bardzo można rozłożyć po prostu polityków lokalnych na łopatki w ten sposób i chcemy to zrobić. Chcemy takie studia przypadków przygotować, następnie zorganizować konferencje, a po konferencjach zorganizować konferencje prasowe, w trakcie których przygotujemy już, czy przedstawimy nasze propozycje, jak chcemy zmienić lokalną politykę, jakie mamy propozycje programowe, na przykład przedstawić konkretne uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego, pokazać, jak to można zrobić na drodze prawnej i dać właściwie już gotowe uchwały i gotowe propozycje do przegłosowania radnym. Myślę, że to będzie dość mocny instrument w walce z lokalnymi decydentami, bo tego inaczej nie można nazwać. To nie jest żaden dialog, żadna współpraca i my takiego dialogu też nie oczekujemy. My chcemy realnej partycypacji i stanie się to na drodze konfliktu, bo inaczej się po prostu nie stanie, bo ta władza nie reprezentuje naszych interesów, tylko skądinąd inne. To nie są ludzie biedni, ludzie, którzy znają te problemy ze swojego życia, to nie są ludzie, którzy, to są często ludzie, którzy likwidują publiczne szkoły, a swoje dzieci posyłają do szkół prywatnych. I my widzimy tą dużą różnicę, też czujemy to w trakcie rozmowy z radnymi. Na przykład jedna z pań radnych z Platformy Obywatelskiej powiedziała wprost na Komisji Edukacji i Rodziny Miasta Stołecznego Warszawy, kiedy w tej komisji uczestniczyły panie kucharki, rodzice, była pełna sala, ludzie siedzieli na ziemi, powiedziała, że nam wcale nie chodzi o dobro tych dzieci. Nam chodzi o to, żeby te panie, wskazała na panie kucharki, żeby te panie czerpały pieniądze, czerpały korzyści z publicznych pieniędzy, to znaczy pracowały na etacie w szkole. I takie rzeczy powiedziała publicznie i takie rzeczy radni mówią, więc my z nimi nie mamy o czym dyskutować. My możemy jedynie z nimi zwalczyć, bo inaczej tego nie widzimy.